Dyżury pracowników przez całą dobę, sprawny sprzęt odśnieżający, zapasy piasku i soli. Tak działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży w czasie styczniowych ataków zimy. Bez wątpienia to, że stan dróg jest w tak dobry, jest to ich zasługa i oczywiście zasługa też sprzętu, które rzuciliśmy na ten cel. Bez wątpienia mogę powiedzieć, iż zima w tym roku nas nie zaskoczyła. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy doskonale przygotowani do usuwania skutków zimy w mieście. Na ten cel przeznaczyliśmy, jeżeli chodzi o sprzęt, przede wszystkim 4 półgosolarki. Dzięki życzliwości pana prezydenta i państwa radnych niebawem, w tym momencie dostosowujemy piąty pojazd tego typu. Niebawem on wejdzie do akcji zimowej i poszerzy nasze możliwości w tym zakresie. Łącznie do akcji zimowej przeznaczyliśmy 33 pojazdy. Flota ta jest uzupełniona o dużą ilość sprzętu drobnego, liczonego w setkach. W tym zakresie mógłbym chociażby jeszcze wymienić 450 plastikowych skrzyń, które są rozłożone na terenie całego miasta. Są one wypełnione mieszanką solno-piaskową, która służy do zabezpieczenia chodników. Oczywiście z tego zasobu mogą korzystać również nasi mieszkańcy. Łącznie do akcji zimowej oddelegowaliśmy 77 osób. Oczywiście w zależności od aury i od potrzeb będziemy tą liczbę zwiększać. Odśnieżenie trwa, można powiedzieć, całą dobę. 4 godziny od odpadów jesteśmy zobligowani do tego, aby udrożnić główne ulice w mieście. A natomiast staram się, aby wszystkie miejsca użyteczności publicznej były gotowe do korzystania przez naszych mieszkańców. Oczywiście oczywiście teraz ta drożność jest bardzo na bardzo dobrym poziomie. W przypadkach ekstremalnych, czyli wtedy, kiedy śnieg pada intensywnie i bez przerwy przez 3, 4, 5 dni, wówczas skupiamy się tylko na tych głównych drogach, takich jak ulica Zjazd, ulica Wojska Polskiego, Sikorskiego, Szosta Zembrowska. I dopiero po udrożnieniu tychże ulic przerzucamy nasze siły na inne obszary. Niemniej jesteśmy przygotowani również do tych ekstremalnych warunków. Do akcji zimowej przystąpiliśmy z zapasem ponad 800 ton soli. Wielkość tą powiększyliśmy o 400 ton i obecnie mamy zamiar rozpisać kolejny przetarg na pozyskanie kolejnych 400 ton soli. Ponadto dysponujemy 40 tonami piasku, który jest przeznaczony do zabezpieczenia parków i zieleńców, oraz dysponujemy ilością 200 ton mieszanki solno-piaskowej, która przeznaczona jest do zabezpieczenia chodników. W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży przez całą dobę działa telefon, pod którym można zgłaszać problemy związane z funkcjonowaniem służb przedsiębiorstwa. Chciałbym też zwrócić się z gorącym apelem i prośbą do naszych kierowców, aby parkując swoje pojazdy mieli również w pamięci to, aby zachować odpowiednie odstępy i przestrzenie dla naszych pojazdów odśnieżających. Wówczas to umożliwi ich przejazd i wykonywanie powierzonych nam zadań. W przypadku, gdyby nasi mieszkańcy chcieli zgłosić nam pewne uwagi bądź sugestie, jesteśmy oczywiście na nie otwarci i oczekujemy wszystkich tych uwag pod numerem telefonu 506 959 130. Jest to numer czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Skuteczność pracy służb komunalnych najlepiej widać na ulicach i chodnikach Łomży. Są odśnieżone i w pełni przejezdne.